Na program zaprasza Bonimet, producent kremu Dermobon, łagodzącego podrażnienia skóry. Przebywanie w lecie nad zbiornikami wodnymi kończy się dla nas często kontaktem z komarem, meszką bądź też innym owadem. Czy są zioła, które mogą zapobiec takiemu kontaktowi, bądź czy są zioła, które mogą złagodzić następstwa ukucia przez komara, meszkę bądź też innego owada? Substancje używane do odstraszania owadów to tak zwane repelenty. Najczęściej są one efektem syntezy chemicznej i te chemiczne, te syntetyczne substancje działają najsilniej. No ale jak to wiadomo, ludzie nie lubią substancji syntetycznych, wolą naturalne. Czy są naturalne produkty, które mogą odstraszyć komary? No mamy tego dość dużo. To są często kadzidełka, które zapalamy w czasie palenia ogniska, bądź też grilla. Ale no, nie nadają się one nijak do sypialni, w której śpimy, a nie chcemy być w tej sypialni pożywieniem dla komarów. Zatem wtedy możemy odwołać się do innych substancji naturalnych, jakimi są olejki eteryczne. Taki typowy olejek eteryczny o własnościach odstraszających owady to olejek z geranium. I to się stosuje najczęściej. Oczywiście nie może być to olejek czysty. To musi być rozcieńczony w oleju z pestek winogron, na przykład w obicie migdałowym, 10-krotnie bądź 20-krotnie olejek. W fitoterapii najlepiej sprawdzają się, jak Państwo pewnie wiecie, mieszanki. Zatem sam olejek z geranium to za mało. Trzeba do niego dodać olejku lawendowego, szałwiowego, z drzewa herbacianego. Do tego jeszcze dodałbym na pewno ekstrakt z kwiatu rumianku, nagietka, babki lancetowatej, z ziela krwawnika, fiołka trójbarwnego. Takie połączenie będzie nam zapobiegało kontaktowi z komarami, bądź też meszkami. To są szczególnie niebezpieczne. Ale także będzie powodowało, iż będziemy mniej odczuwać te kontakty. Po prostu szybciej nam się będzie goiła skóra. Recepturę tego produktu, który ja stosuję, macie Państwo na ekranie. Możecie zrobić to sami, możecie szukać takiej receptury w aptekach bądź sklepach zielarskich. Sponsorem programu był Bonimet, producent kremu Dermobon, łagodzącego podrażnienia skóry.